Niesamowicie mocne obostrzenia dla deweloperów. Deweloperzy mają teraz przesrane, nie bójmy się tego powiedzieć. Obowiązki informacyjne, jakie muszą spełniać, wyśrubowane wymogi, to jest jakiś dramat. Zobaczcie, ustawodawca mówi, możesz sobie, panie deweloperze, na przykład podpisywać umowy rezerwacyjne, ale możesz pobrać od takiego konsumenta tylko i wyłącznie 1%. Po co w ogóle je podpisywać? I mało tego, ten konsument jest na tyle uprzywilejowany, że ustawodawca mówi, no ale w sumie jak konsument się rozmyśli, to też bez żadnych kosztów może sobie zrezygnować. Jednocześnie nie dano żadnych przywilejów deweloperom.